Dzień dobry, wyścig górski w Limanowej, królowa rund wyścigów górskich. Po wyścigi są odne. Jak tam małysz? Polman kolen? O napiję się przez trąbę browara. Jedzie, jedzie Mazureczek, jedzie! Ale pachnie, dalej pachnie. Znaczy, pomagaj sobie. Tylko nie za swoje! Dzień dobry, wyścig górski w Limanowej, królowa rund wyścigów górskich. Rozkładamy się, idziemy na pierwsze zwiedzanie. Jest piątek, jutro dopiero zaczyna się wyścig. Zaczyna to powoli coś przypominać. O, idziemy zapodać wstępne zwiedzanie. Zobaczycie, co mniej więcej jest, bo już jest bardzo dużo samochodów. Do obchodzik. Można ładnie powiedzieć, że na każdym wyścigu zawsze oczekuje się na jakieś pojazdy najbardziej. W tym roku mamy Lancię, która chyba jest tutaj po raz pierwszy. Po raz drugi w tamtym roku nie wystartowała. Po raz drugi, w tym roku po raz pierwszy skutecznie, daj Boże. Lancia była zgłoszona, w tamtym roku rozbiła się na AHCC Dobrzeński Kopiec. Chłopaki troszeczkę uzupełniają moje informacje, bowiem niestety jestem do tyłu z wyścigami górskimi. Jedna z niespodzianek. Lotusek Sirch jeszcze nie widziałem żywo na wyścigu górskim, więc fajnie, że coś takiego Radek odwalił. Ale takie niziutkie, małe, kompaktowe, no nie? Pachnie. Szkoda, że kamerka tego nie może przekazać. Króliczki! Dobra, na dzisiaj to by było tyle. Jutro więcej pochodzimy, pogadamy, zobaczycie więcej, co tutaj się dzieje. A dzisiaj takie szybkie, kompleksowe zwiedzanie na dzień pierwszy. Dzień dobry, wyścig górski w dzień pierwszy. Idziemy zrobić szybki obchód po serwisie, a potem wchodzimy na trasę, czyli zaczynamy od serwisu. W sumie nie mam co wiele mówić. Wyścig górski w Limanowej to jest chyba moja ulubiona runda. I ciągle się broni. Coraz lepiej. W tym roku mamy 115 aut zgłoszonych. Mamy wszystkie samochody. Przekrój jest od maluchów, Seicento, Cinquecento po formuły. Blisko 20 formuł, więc dużo tego jest. Trzeba być na tej rundzie, ona jest całkiem inna niż wszystkie inne rundy. Jakiś pech, Lancia ląduje na barierkach. A czekałem na to, żeby zobaczyć je w akcji. Ach, długi rok rzędu. Była dłuższa przerwa, idziemy wyżej, idziemy powoli nad trasem. A na starcie w tym momencie słychać było, że Audi TT piłuje, próbuje podjechać, ale niestety auto nie podaje. Zobaczymy, szkoda, bo to jest piękna TT-tka, która jeździ tutaj odkąd pamiętam w sumie.
koniec pierwszego podjazdu treningowego dotarliśmy na trasę w końcu, gdzieś tam głębiej, ale idziemy wyżej w tym roku, bo dawno nie mieliśmy okazji poglądać, jak to wygląda dużo wyżej. Oczywiście klasyka, czyli piąteczki! Idziemy wyżej, wyżej, wyżej. Tam, gdzie nigdy nie byliśmy dotychczas, czyli te wyższe strefy troszeczkę pozwiedzać. To będzie nasz następny punkt zahaczenia na ten podjazd. Potem pójdziemy prawdopodobnie wyżej. Musimy zobaczyć pomiar prędkości, bo jeszcze nie byliśmy na Limanowej w tym miejscu, więc wszystko przed nami. Bądź formuły zawsze robią robotę jednak. Niestety autobus przepełniony, idziemy pieszo. Wycieczki po lasach, rozstawieni, czekamy na emocje. PO 11 wypadek i czekamy, aż podjazd będzie wznowiony. Jest. Idziemy wyżej. Jak jest przerwa, korzystamy, idziemy wyżej. Nawet jak są przerwy, to jest wesoło, to jest najważniejsze. Czemu mi patyk, bo ja idę w górę. Wyciął? Ops! No teraz nie dmuchnie, bo się śmieje. Elegancko. Ja nie umiem dmuchać. To trąbę. Załadowany? Celowo. Teraz będzie. Nie. Pomyliłeś roboty. Panca? Schodzimy troszeczkę niżej na patelnię, więc zobaczycie troszeczkę klimatu wyścigu górski, czyli piąteczki i takie kultowe miejsce, jeżeli chodzi o wyścig górski w Limanowej. Określiła Ułanie, ułanie. No. Wysiadasz, panie? Wysiadaj. Oh!
Ej, panowie, pomóżcie! Chłopaki! Dzięki! Dzięki! Podziękował! Elegancko! Dzięki! Wyścig górski w Limanowej, dzień drugi, czyli szybki obchód po serwisie i walimy od jazdu na trasę. Dzisiaj będzie intensywnie. Niestety Lanci w akcji znowu nie zobaczymy, przynajmniej ja znowu nie zobaczę. Szkoda, że nie czujecie tego zapachu, jaki kręci się przy bolidach. Wirtuozeria. Pierwszego podjazdu treningowego. Pierwszy podjazd treningowy zostajemy tutaj. Potem ruszamy na kolejny, drugi podjazd i obydwa podjazdy wyścigowe w górę. Jak runda europejska, to i oczywiście coś za tym idzie, czyli jest pełno Słowaków, pełno Czech, pełno obcokrajowców, więc dodatkowe nowe smaczki. Powiem tak, po raz pierwszy jestem na tej patelni i nice, sama końcówka. I tu jest chłodno, tak można żyć. Pan kierownik dostał sygnał, zaczynamy powoli. Smacznego. No i prawdopodobnie Szymon Piekoś, jakaś awaria, skrzynia sprzęgło, nie wiadomo co, zatrzyma się kołeczek wyżej przed nami. Pechowo dla Borgów, szkoda, bo to pierwszy podjazd wyścigowy, trening objechał chyba bez żadnego problemu. Szymon, co się stało? Spadło cięgno od biegów. Zostałem na luzie. I kolejny podjazd twój może. Ja siadłem teraz bardzo grubo, byłby chyba rekord. Mój życiówka by była, aż mnie trzęsie całego. To trzeba ochłonąć trochę już. PO24 lekko pechowo, zaraz obok. Auto Szymona Piękosia dołączy. Auto pana Morawca, Fiat 126P, padł chwileczkę po tym, jak pojechał wyżej w stronę szczytu za patelnią. Co odmówi od posłuszeństwa? Chyba uroki kłówki. A, kłówka? Chyba nie wpięło nie to, co trzeba. Aha. Zobaczymy, co z tego będzie. Czy uda się reanimować jeszcze przed... Mam tylko nadzieję, że nie skrzynia. Więc tak, malutka przerwa, ktoś stanął na PO3, czyli gdzieś na samym początku. Jeżeli mam ze swojej strony subiektywnie porównać te dwie patelnie, tą i ta, co była troszeczkę niżej, ta się prezentuje lepiej. Ale to jest moje subiektywne odczucie tylko. Które PO? Na dziewiątce Szymon Łukaszczyk uderzył w barierę.
Tkaszczyk skończył na barierze niestety, a szkoda, bo chyba każdy czekał na jego przejazd, ale to jest tryb jazdy zero-jedynkowy, wyda, nie wyda. Jeszcze, jak wiadomość poszła na radiu, takie uuu z całej publiczności. Patelnia od kulis. Oczywiście, jak kolejny podjazd to przemeldowanie PO22, pomiar prędkości, gdzie byliśmy wczoraj. To jeszcze dzisiaj tam też zajrzymy na jeden ostatni podjazd w sumie. Co, schodzimy na dół na piątaki. Wrażenie prędkości było, było. No było, było, było. O, dokładnie. Serce boli, dusza płacze, górek w tym roku już nie zobaczę.